Jak to, kurwa?
Yeah.
Będzie remis. Oh.
Zrobiliśmy, nie? Wykopnęli i nie stoją. Tak oddali piłkę.
cóż, komentarz smutny dla mnie, bo przegraliśmy ten mecz i po przyzwoitej, wyrównanej pierwszej połowie, gdzie wydawało się, że będziemy tutaj w stanie toczyć równorzędny mecz do końca. No niepotrzebnie cofnęli się zawodnicy, zbyt zachowawczo rozpoczęli tą drugą połowę. W konsekwencji nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, nie potrafiliśmy przeprowadzić akcji ofensywnej. No i daliśmy się zepchnąć do gry na naszej połowie. Tam popełniliśmy dwa błędy, z których jeden skończył się tragicznie, czyli straciliśmy bramkę, w konsekwencji przegraliśmy mecz. Wydaje mi się, że więcej było stać nasz zespół, można było pokusić się o lepszą grę, o kontynuowanie tej gry z pierwszej połowy, no ale tak jak powtarzam, dobra gra UKS-u i nasza zachowawcza złożyła się na naszą porażkę. Dziękuję bardzo i pan trener Marek Konecki. Ja przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa i momentami dobrej gry. Jedynie nad czym ubolewam, że znowu straciliśmy bramkę w naszym stylu, czyli to w jakimś stopniu zasługa przeciwnika, ale to bramka na własne życzenie i to mnie najbardziej boli, ale chciałbym podziękować dzisiaj zawodnikom za ambicje, zaangażowanie i praktycznie pokazali w drugiej połowie, że mamy siły, możemy toczyć wyrównany pojedynek, a momentami nawet przeważać z takim przeciwnikiem jak Szczakowianka. I mam nadzieję, że to będzie jakiś prognostyk do lepszych wyników, przede wszystkim w wykonaniu naszego zespołu w końcówce sezonu. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Która? Rykoszet, ale czy to od naszego zawodnika, czy od zawodnika Szczakowianki? Ja nawet nie pytałem się zawodników, także nie odpowiem redaktorowi. W wyniku kontuzji. Czy do końca sezonu będziesz grał tylko jednym napastnikiem, bo podobno Mieczkowski jest poważny? Co to znaczy jednym napastnikiem? Nie, to nie jest nominalny, tylko z nazwy to jest napastnik, ale dzisiaj z założenia drugiego napastnika miał wypełniać Rafał Niżny. Także, że ktoś w składzie Skarbu Kibica pisze, że napastników mamy Nuckowski, Wachowicz i to nie znaczy, że my gramy jednym napastnikiem. Dzisiaj mieliśmy założenie takie, że graliśmy praktycznie piątką w drugiej linii, a Rafał Niżnik miał być takim, który w pewnych fragmentach meczu, też były nasze założenia, miał grać drugiego napastnika, bo taki mieliśmy na dzisiaj stan osobowy. Nuckowski ma naciągnięty mięsień dwugłowy i to jest, nie wiadomo, to może potrwać jeszcze tydzień, ale mam nadzieję, że do przyszłego meczu już będzie w miarę w jakiejś dyspozycji, żeby może zagrać w jakimś wymiarze czasu, ale ja wychodzę z takiego założenia, że jednak zdrowie zawodnika jest ważniejsze. Są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. Panie trenerze, ja mam do pana pytanie za naszej telewizji. Tak się składa, że zostały ustalone już zadania dla szkoleniowców Szczakowianki przez Radę Nadzorczą. Z tego co wiem, musicie państwo przynajmniej zachować kontakt pomiędzy pierwszymi trzema zespołami. Czwarte miejsce w rundzie jesiennej to jest takie minimum. Jak pan zamierza to osiągnąć, skoro dzisiaj z 15-pozycyjną, że tak powiem, w lidze drużyną przegraliśmy 2-1, a mecz wyglądał okrutnie, czyli okrutnie w sensie takim, że Szczakowianka właściwie stała. No to bym się z panią nie zgodził, bo pierwsza połowa była na pewno dobra. Ale drugą połowę całą walczyli na naszej połowie niestety i nasi zawodnicy nie potrafili skutecznej kontry wyprowadzić. To już jest nasz problem, natomiast nie zgodziłbym się, że wyglądał mecz tragicznie, bo mecz trwa dwie połowy i po tej pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że takim wynikiem się skończy i w taki sposób zakończymy to spotkanie. Na pewno jest to problem, na pewno jest to materiał do analizy. Cofnęliśmy się niepotrzebnie na własną połowę. Zaczęliśmy tego wyniku bronić remisowego i to się na nas zemściło. Ale nie odpowiedziałem na pytanie, jak zamierza pan dotrzymać zadań, które stoją ustalone dla szkoleniowców na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej po dość burzliwej dyskusji na temat sposobu grania Szczakowianki, jak pan pamięta zebranie na stadionie. Wygrywać kolejne mecze. A jakie szanse są rzeczywiście, czyli ile meczy trzeba wygrać, ile pan uważa, że wygracie państwo mecze, bo dzisiaj pewno też przyjechaliście po wygraną i nie udało się.
No wie pani, to jest na pewno trudny temat i ja w tym momencie pani nie odpowiem. Mam jeszcze pytanie. Co pan powiedział zawodnikom w takim razie w przerwie w szatni, że cofnęli się i próbowali bronić remisu? No na pewno, że ten mecz można wygrać, że grając tak jak w pierwszej połowie, mając taki pomysł na grę, jesteśmy w stanie tutaj strzelić drugą bramkę i wygrać to spotkanie w konsekwencji. Natomiast z tych naszych założeń, z tych naszych, powiedzmy, z tej mojej mowy niewiele wynikło. Tak jak już powiedziałem, cofnęliśmy się, daliśmy się zepchnąć na własną połowę boiska, gdzie no niestety popełniliśmy kilka błędów. Solnica był bardzo mocno pilnowany, zwłaszcza w drugiej połowie. Proszę powiedzieć, czy nie pomyślał pan w przerwie o tym, żeby dać mu jakieś wzmocnienie, bądź po prostu ustawić kogoś innego, który by odwracał uwagę? No na pewno te zmiany, które były, to na początek przesunięcie Gierczaka do ataku, później zmiana Gierczaka na Jaromina. Były to zmiany, które miały wprowadzić coś nowego do gry. Natomiast no, powiedzmy i niewiele wniósł w tym momencie Jaromin do gry i niewiele wniósł Bernardo. No oczywiście nie oni są przyczyną i winni tej naszej porażki, bo weszli w trudnym momencie na boisko, gdzie UKS osiągnął przewagę w środku pola, no i, ale liczyłem na to, że oni lepiej wykonają swoje zadanie. A kiedy zawodnicy w takim razie zaczną pana słuchać? Proszę pani, mnie słuchają od początku. Nie wiem, skąd pani takie pytanie. Jeśli wykonują pana polecenie, cofają się, bronią remisy, choć pan uważa, że powinni wygrać, bo rzeczywiście przynajmniej miejsce w tabeli świadczy o tym, że powinni być lepsi. Dlatego pytanie jest chyba zasadne. Proszę pani, ale na takie pytania nie ma odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Telewizja CTV Jaworzno to jest lokalna telewizja, którą oglądają wszyscy mieszkańcy. Szczakowianka jest naszą dobrą drużyną dla nas, przynajmniej tak jak dla wszystkich kibiców. Proszę powiedzieć mi, co było dzisiaj najważniejsze w tym, że akurat wynik był taki, jaki był, bo to, że urosły UKS-owi skrzydła w drugiej połowie, to było nadto widoczne, więc nie wymaga komentarzy. To znaczy tak, my wiedzieliśmy, jaki poziom reprezentuje Szczakowianka, że mają w składzie bardzo dobrych zawodników i naszym kluczem do zwycięstwa była dzisiaj dobra taktyka, czyli polegająca na tym, że nie można dać rozwinąć skrzydeł Szczakowiance. Mieliśmy grać bardzo blisko, na pograniczu nawet gry V, bo to tylko może przynieść sukcesy z takim zespołem jak Szczakowianka. I zawodnicy w większość meczu to realizowali, bo nie daliśmy jakby rozpędzić się Szczakowiance. Najlepiej świadczy o tym fakt, że nie stworzyła sobie za dużo dzisiaj sytuacji bramkowych do strzelenia bramki. Strzeliła bramkę po naszym prostym błędzie, gapiostwie, ale to już jest bramka w naszym stylu, a wiadomo, że jednak bramki traci się łatwiej niż je zdobywa. Ale myślę, że w przekroju całego meczu byliśmy zespołem lepszym o tą jedną bramkę. Tak, ja rozumiem, że pana zawodnicy wykonali taktykę, którą państwo ustaliliście sobie. Widać było, że zawodnicy Szczakowianki nie bardzo mogą się urwać jakby swoim opiekunom, choć najbardziej pilnowany był Solnica. Czy to oznacza pana zdaniem, że szwankuje naszym zawodnikom kondycję? Nie, myśmy sobie zdawali sprawę, że najgroźniejszym napastnikiem jest Solnica. Nie ukrywam, że myśmy też o niego zabiegali. Znamy jego atuty i wiedzieliśmy, że w ostatnich meczach był w dobrej formie, strzelał sporo bramek i tutaj dostał opiekuna, który wywiązał się z zadania bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów, choć chyba większych mimo wszystko życzę naszej drużynie. Ja też chciałbym, żeby tak było, ale w tym miejscu chciałbym pozdrowić wszystkich telewidzów z Jaworzna i mam nadzieję, że ten mecz nie będzie takim, który zakłóci jakiś spokój w Jaworznie. Nam punkty dzisiaj bardzo potrzebne, ale ja myślę, że zespół z Jaworzna jest tym zespołem, który powinien się dalej liczyć, jeżeli chodzi o szanse gry w pierwszej lidze. A jakie państwo macie szanse, żeby w sumie no, pozostać w drugiej, na początek przynajmniej, bo myślę, że z awansem to chyba trzeba poczekać. Zgadza się, ale to jest dopiero jakby 1/3 rozgrywek. Nam dzisiaj były bardzo potrzebne punkty, bo byliśmy w takiej, a nie innej sytuacji w tabeli. Mam nadzieję, że takie zwycięstwo nad zespołem Szczakowianki, bo żeśmy w tym momencie teoretycznie skończyli te mecze z zespołami górnej połówki. Teraz wydaje się, że teoretycznie mamy łatwiejszą drogę, ale mam nadzieję, że jest jeszcze do zdobycia troszeczkę punktów i mam nadzieję, że ta nasza sytuacja w tabeli może będzie ciut lepsza, mam nadzieję, że taki będzie typowy środek, żebyśmy nie musieli bardziej patrzeć do góry niż w dół.
Przed Państwem mecz derbowy założyłam, że zbierali kibice nawet na fajerwerki. Proszę powiedzieć, jaki wynik Pan typuje? No, trudno mi powiedzieć, jaki będzie wynik, ale na pewno będzie to święto dla Łodzi, bo wiadomo, że przez 5 lat nie było derbów i wszyscy na ten mecz czekają. Ja tylko mam jedno życzenie. Jak to w sporcie, niech wygra lepszy, ale przede wszystkim, żeby był przynajmniej spokój na trybunach i potem po meczu, żeby był sportowy, kulturalny doping. A mam nadzieję, że zawodnicy się do tego dostroją, a to już będzie zależało tylko od nich, kto ten mecz wygra. To życzę pięknego widowiska. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia.